Dzień dobry kochani, witamy was w czwórkę i jedziemy teraz do galerii zrobić małe świąteczne zakupy. Także zapraszamy was na taki bardziej dzisiaj dekoracyjny vlogmas. Tak, bo myśmy przyszli odwiedzić Homle razem z naszym Gustawem. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Zastanawiam się też nad którąś z tych pościeli. Jest taka w gwiazdki, w reniferki. A gdzie najbardziej kusi mnie ta w kratę, bo też jest taka właściwie całoroczna, a bardzo ładnie wygląda. Przyszedł mój pomocnik w wyborze. Która ci się najbardziej podoba? Ta ci się najbardziej podoba, tak? Nie ta. Aha. I tu jest coś, na co już czekałam od jakiegoś czasu, na te filiżanki z podwójną termiczną ścianką i się teraz zastanawiam, bo ja takiej małej kawy nie piję, więc na pewno taka mała nie. Ta też jest i są wygodne te uszka, więc się jeszcze waham, czy jeszcze może takie? Nie, chyba wezmę tą po prostu klasyczną. W ogóle tych rzeczy do kawy i herbaty też jest bardzo dużo, to też jest fajny pomysł na prezent, jak czegoś szukacie. No i to są nasze łupy, zaraz wam pokażę w domu wszystko, no i to jest najważniejsze i chyba największe i najdroższe, bo kupiłam sobie fotel do mojego biurka. Jeżeli macie ochotę wzbudzić zainteresowanie wszystkich osób przechodzących, to polecamy psa, wszyscy się zatrzymują, pytają, czy on rośnie, ile ma i 100 pytań, czy to jest kot, czy pies. Dużo ludzi podeszło, Antek? Nie. Dużo ludzi podeszło? No i dobra, słuchajcie, przechodzimy do przeglądnięcia zakupów i pierwszy, najważniejszy, największy zakup widzicie tutaj, już sobie na nim usiadłam. Nigdy nie miałam, słuchajcie, do tego stołu krzesła. Korzystałam, przepraszam na mocy, ale piesek mi piszczy pod nogami, także wezmę go i będę go tutaj dodatkowo jeszcze sobie głaskać. Cześć, też byłeś na tych zakupach, nie? Mua.
Chodź, siadaj, ty chcesz być na kolankach, tak? Dobra, rozumiem cię. Nie miałam do tego stołu krzesła i korzystałam albo przesuwając takie krzesło ze stołu jadalnianego, albo co gorsza, pracowałam przy takim, to z jadalni było bez sensu, bo było bardzo wysoko i tak naprawdę bardzo niewygodnie się pracowało. I najwygodniej pracowało się na czymś niższym i zwykle to były takie rozkładane krzesełka ogrodowe. I jak je chowałam na wieczór, no to ten blat wyglądał po prostu źle, bo wyglądało jak takie nieużywane, niekorzystane biurko. Brakowało mi czegoś, ale szukałam czegoś, co będzie pasować do złotych nóg, więc koniecznie musiało mieć złote nogi, być w ciemnej tonacji. To jest też dla mnie taka główna dekoracja świąteczna. Po pierwsze mogę tutaj przewiesić jakiś ładny świąteczny koc. No nie ukrywam, że wygląda to dla mnie bardzo, bardzo ładnie, bo to biurko zaczęło wyglądać po prostu schludnie. Jak kończę pracę i zasunę tutaj moje stanowisko pracy, to tutaj widać, że ktoś tutaj pracuje, więc ten fotel jest też piękną dekoracją, pasuje tutaj do naszego wnętrza, bo jest w ciemnej zieleni. Ja Homelę już odwiedziłam trochę wcześniej i szukałam tam świątecznych dodatków do mojej książki najnowszej i ci, którzy ją widzieli, to pewnie kojarzycie, czy te serwetki, czy te rękawiczki też były w niektórych przepisach użyte. Dla mnie święta to głównie gotowanie, także dekoracje takie świąteczne w kuchni są dla mnie bardzo ważne. No i postawiłam właśnie na taką klasykę, którą mogę też używać przez resztę roku i to jest dla mnie ważne, może nie te z gwiazdkami, ale ta serwetka może być przecież równie dobrze używana cały rok, te rękawiczki nie są tylko i wyłącznie takie stricte świąteczne i takie też rzeczy tutaj u mnie zobaczycie, bo jak wiecie, żyjemy w miarę i to nie jest przymuszany duch minimalizmu i po prostu, nie wiem, małej ilości śmieci. Bardzo mi się podobają vlogi, gdzie ludzie mają cudownie udekorowane domy, tysiące dekoracji, lampek i po prostu wszystko jest takie błyszczące, piękne, ale fajnie mi się to ogląda, jednak nie jest to zgodne z tym, jak my żyjemy. Staramy się mieć mało rzeczy, takich rzeczy, które są funkcjonalne, z których faktycznie korzystamy, które są w użyciu jak najdłużej mogą nam się sprawdzić. Także uważam, że właśnie na takie rzeczy warto też postawić, kupując rzeczy świąteczne i dlatego też właśnie zdecydowałam się, że nie wiem, czy będziemy mieli w tym roku choinkę przez tego małego członka rodziny, także to też jest dla mnie taki element z jednej strony dekoracji trochę świątecznej, ale czegoś, co zostanie z nami dłużej. I teraz nie wiem, gdzie ja mam odkładać te rzeczy. Dobra, kolejna rzecz to coś, co już mamy w dwóch sztukach, mam nadzieję, że to samo. Kupiłam też trzecią podkładkę, ją też możecie kojarzyć właśnie z książki, jak dobrze pamiętam, to barszcz na tym był na zdjęciu, ale nie było trzeciej, bo kupowałam dwie pod barszcz, jakby myślą o zdjęciach, a bardzo dobrze się u nas sprawdzały i Antek też potrzebował swojej, także kupiłam mu trzecią, więc mamy trzy takie złote podkładki. Z rzeczy może nie świątecznych, ale domowych, nie moim zdaniem bardzo spoko i przynajmniej ładnie wyglądających, całkiem ładną zmiotkę mi się udało oraz taką szczotkę, ona jest bardzo dobra do czyszczenia warzyw, także akurat była na wierzchu. Może mało świąteczna, też rzecz, którą możecie kojarzyć z książki, bardzo mi się podobał ten talerz, teraz jeszcze mi się go udało dorwać na promocji, więc będę miała do kompletu, może to z tyłu będę odkładać. Wzięłam też zaparzacz do herbaty, jego wzięłam z myślą jakiegoś prezentu, ponieważ używamy go na co dzień, ja go mam już od jakiegoś czasu i bardzo lubię w nim zaparzać herbatę, nie wysypuje się, nic się z nim nie stało, niektóre wiecie, czasami potem się wyrabiają te rączki, ja mam już prawie chyba od roku ten zaparzacz i jest ok, także jak zaczęłam, że znowu są w ofercie, to kupiłam i wystarczy dokupić teraz do tego jakąś dobrą herbatę i prezent mam dla kogoś świąteczny gotowy. Kupiłam też, słuchajcie, torby prezentowe, takie szare, tu jest jedna w choineczki, w złote choineczki i w jeszcze mniejsze choineczki. I ja bardzo Was zachęcam do pakowania prezentów właśnie w torby, ponieważ one zostają na dłużej, można właśnie przekazać potem następnym członkom rodziny, czy tam znajomym. Jedynym elementem, kiedy ja pakuję, jedynym momentem dla mnie są prezenty wigilijne. Nie wiem, ma dla mnie to urok ten element rozrywania papieru. Mimo, że to jest właśnie bardzo nieekologiczne i w jakimś stopniu źle się z tym czuję,
no to daję sobie taką dyspensę, jeżeli chodzi właśnie o kwestie prezentów wigilijnych. Po prostu lubię to, jak wszyscy siedzą i to jest tak zapakowane i tych prezentów u nas, wiecie, każdy każdemu robi, więc jest trochę dużo. I chyba by mi brakowało, gdyby wszyscy zapakowali w takie torby, no to, że wiecie, wynurkować, wyciągnąć. Ale reszta rodziny, czy tam znajomi zawsze dostają ode mnie prezenty w torbach, no bo wiem, że one po prostu będą sobie miały tam drugie życie, także zestaw toreb, mam jeszcze kilka z tamtego roku, ale właśnie takich większych mi brakowało. Właśnie przeżyłam szok, myślałam, że wyrzuciłam coś do kosza, ale na szczęście po prostu pani schowała to w innym miejscu, bo od razu jej szeptałam, żeby mi to dobrze schowała, bo jeżeli chodzi o wielorazowość opakowań, no to też wymyśliłam, słuchajcie, że prezent mikołajowy przyjdzie w takiej torbie jutowej. Fajne, bo można nawet to wypchać, wiecie, dowolną rzeczą w środku i to może być też element dekoracyjny. Jeżeli stanie choinka, to myślę, że to też u nas stanie potem wypchane, jaki taki... wyglądający ala na prezent prezent. Także kolejna rzecz ekologiczna, którą wam dzisiaj pokażę, cóż się tak ekologicznie zrobiło. I jeszcze jedna rzecz, już może mniej z działu eko, ale jednak trochę. No, co jakiś czas trzeba wymienić wycieraczkę i zdecydowaliśmy się na taką. Z jednej strony jest jakby, nazwijmy to, elementem świątecznym, ale no nie ukrywajmy, całą zimę będzie się prezentować bardzo dobrze. Nawet jak jej się zdarzy przeleżeć do wiosny, to nie jest to jakaś tragedia, a ja wiem, że po zimie u nas wycieraczki wyglądają koszmarnie. Jeszcze jak mamy teraz psa i tych spacerów będzie jeszcze więcej, no to wiem, że możliwe, że na koniec sezonu, o przepraszam, że tak do was nie mówiłam, że na koniec sezonu zimowego, no ona będzie wyglądać jak będzie wyglądać, także fajny akcent już od drzwi wejściowych będzie świąteczny. I teraz przechodzimy do rzeczy, a tu mam jeszcze takie bardzo świąteczne rzeczy, takich dla mnie dekoracyjno-domowych, bo tak jak wam mówiłam, nie stawiałam na takie rzeczy do postawienia, takie kurzołapki, które potem właśnie schowam. Więc zdecydowałam się z takim bardziej świątecznym akcentem na dwa takie kubeczki. Jeden jest dla mnie, jeden jest dla Antka. My sobie lubimy do gofrów zrobić kakałko i zawsze jest tego kakałka za dużo i Antek tylko lubi sobie tam, wiecie, odrobinę posmakować. Także zdecydowałam się na taki kubeczek, jeden z choinką, a jeden z laskami. Nie będę ukrywać, że one też będą ładnie wyglądać na zdjęciach do Instagrama. Także też to był dla mnie element istotny z dekoracji, która z jednej strony będzie bardzo ładnie się teraz prezentować i niby jest taką kurzołapką, ale u mnie tutaj będzie ładnie prezentować się i też będzie dla mnie, podejrzewam, że ona będzie trzymać papiery po prostu. Słuchajcie, znalazłam taką prześliczną złotą szyszkę, jak widzicie. No, dla mnie jest przepiękna i ona właśnie będzie pasować i do tego, no to do wszystkiego, co jest na stole, bo wszystko tutaj jest w złocie, także jak widzicie, ona sobie już tutaj nawet stanie i mały gadżecik, a ładnie wygląda. I słuchajcie, z rzeczy, które niesamowicie mnie rozśmieszyły, to jest w tym samym kolorze co krzesło. Znalazłam takie opakowanie i po pierwsze pomyślałam sobie, że o, kolejna rzecz taka w ciemnej zieleni, więc, bo ja bardzo chcę tutaj udekorować ten kącik bardziej świątecznie, no i sobie tak pomyślałam, że a, no dobra, no to... to kupię sobie taki zielony pojemnik na stół, bo jak otworzyłam, to zobaczyłam tutaj te przegródki takie, ja wiem, normalne kobiety powiedzą, że na pierścionki. A wiecie co, ja otworzyłam, pomyślałam, jest takie rewelacyjne pudełko na karty SD. Także kupiłam sobie pudełko na karty SD z lusterkiem, bo tu sobie włożę adaptery, a w te małe kieszonki powrzucam te micro SD i w ogóle osobne miejsce w piekle, myślę, jest dla osoby, która wynalazła mikrokarty SD. To jest największy koszmar i tak trzeba mieć adapter. Ja nie wiem, po co to komu, po co ta minimalizacja. Nie popieram mikrokart SD. I kolejna rzecz, słuchajcie, która mi się już od dawna, nie powiem marzyła, bo brzmi trochę absurdalnie, ale bardzo mi się podobała. Wiedziałam, że właśnie w Homely jest, już tak się raz, drugi, trzeci zastanawiałam. To są te szklanki termiczne z podwójną ścianką. Ja je kilkukrotnie widziałam gdzieś tam na Instagramie i ludzie mówią, że to trzyma bardziej ciepło. No i też bardzo ładnie się prezentuje w tym kawka. Także my zdecydowaliśmy się na ten model bez uszka, tak żeby było wygodnie chwycić, czy to właśnie herbatę. O, też ładnie będzie wyglądać z tym zaparzaczem, więc może bym jeszcze skoczyła jeden zestaw kupić też na prezent.
też będzie fajny prezent. I one są sprzedawane w dwupaku za 50 zł, także myślę, że też fajna cena, ale się wystawka zrobi z tyłu. I jak już jesteśmy przy ciemnej zieleni, no to nie mogło się obyć bez, mam wrażenie, że już takiego charakterystycznego dla Homely kubka, ponieważ on już jest dostępny w wielu odcieniach i jakoś bardzo wyjątkowo kojarzy mi się z, przepraszam, że ja tak zerkam, ale wiecie, mój pies jest tak mały, że on cały czas gdzieś chodzi i nie jestem przyzwyczajona, że nagle takie białe coś gdzieś mi tu przeskakuje. Jest w różnych odcieniach i jest też teraz taki duet świąteczny, złoty z czarnym, cały złoty kubek, czerwony, niebieski. Ja zdecydowałam się na taki ciemny, który z jednej strony wygląda prawie na czarny, ale to dalej jest ciemna zieleń, no i czy coś bardziej będzie pasować tutaj do tego kącika, jak tu są i ciemnozielone rzeczy i złote, więc uznałam, że będę miała przynajmniej taki swój kubek, trochę jak w korpo, że w korpo też miałam swój kubek do pracy, także to jest mój kubek do pracy z rzeczy jedzeniowych, ale już świątecznych. Zdecydowałam się kupić też sobie maselniczkę, dobrze odmieniam, i właśnie zdecydowałam się wybrać taki neutralny, który bardzo ładnie będzie pasować na stole, bo będzie wyglądać dalej klasycznie, bez elementów jakichś świątecznych, chociaż tych świątecznych też jest całkiem dużo, więc jeżeli przyjmujecie dużą ilość gości i tam, nie wiem, robicie co roku święta u siebie, to chyba bym postawiła też na taką świąteczną. Ja zdecydowałam się, nazwijmy, na całoroczną, no bo to potem leży takie rozpakowane, już jakiś czas myśleliśmy o tym, ale nie mogłam żadnej ładnej znaleźć, a ta mi się bardzo spodobała i była w bardzo dobrej cenie, bo jak dobrze pamiętam, to była za chyba 20, tak, za 29 zł, także taka szklana, także taka szklana maselniczka. I słuchajcie, kolejna rzecz to coś świątecznego, to już dwie rzeczy zgarnę, też jeszcze jedną ściereczkę kupiłam, taką trochę świąteczną, trochę neutralną, na pewno gdzieś tam w następnych książkach się pojawi. I powiem wam, że święta i impreza urodzinowa Antka to też jedyne okazje, w których używam takiego tworu jak takie chusteczki, bo serwetki po prostu papierowe, bo z jednej strony gości jest dużo i wypada, żeby każdy miał jakąś ściereczkę, żeby sobie wytrzeć twarz i tak dalej, ale na przykład jeżeli chodzi o Wigilię, no to pojawia się barszcz i tak naprawdę z jednej strony można by było postawić, że no to nie jest najbardziej ekologiczny produkt, ale z drugiej strony gdybym wszystkim się dało taką zwykłą i każdy by se tym barszczem chlapnął, no to mamy znowu rzeczy do kosza. I też zastanawiają mnie czasami, mam takie, to zrobimy sobie mały disclaimer, że z jednej strony tu mamy tam 20 serwetek, czyli takie święta bez prania serwetek, versus ile jakby to kosztuje przyrodę, naturę i ekologię, a potem wstawienie na przykład pralki, proszki, odplamiacze i tak dalej, więc akurat w święta sobie pozwalam na takie szaleństwa, a nie ekologiczne, jak serwetki, i bardzo mi się podoba. Wybór jest bardzo duży, nagrałam wam osobny taki przebitkę też z tym stojakiem. Ja zdecydowałam się na taki zwykły z choineczkami i tutaj jest jedna złota choineczka, także na pewno będzie się bardzo ładnie prezentować i też pasować. I słuchajcie, już ostatnia chyba rzecz z tych wszystkich moich zakupów. Coś, co na pewno też będzie u mnie na świątecznym stole i na pewno się przyda i będzie używane, czyli taka deska kamienna. Też już nad nią myślałam jakiś czas, na niej się pięknie prezentuje, czy to sushi, teraz wiecie, że na święta jem sushi, no nie, ale jakaś deska serów, ogólnie potrawy ciepłe też położone na tym bardzo ładnie się prezentują. W mojej książce zrobiłam taki przepis na świąteczne śniadanie, na takie tarty, tak to nazwijmy, i myślę, że właśnie na nich podam dla całej rodziny naszej właśnie na tym kamieniu. Także bardzo klasyczne święta, jak widzicie, rzeczy wszystkie są do wykorzystania przez nas później, więc nie ma takich typowych świątecznych elementów, ale to coś, do czego ja was też chciałam zachęcić tym filmem. No i tak właściwie dlatego też wybrałam sklep Homely, ponieważ u nich jest ten skandynawski styl, w którym wszystko jest takie stonowane, dość mocno przemyślane, takie, że jeżeli nawet to jest ta taka zwana jak moja szyszka, kurzołapka, to jest to ładne, ozdobne i na pewno nie znudzi wam się też to przez lata, bo ja też nie chcę teraz jakby, wiecie, hejtować ludzi, którzy obstawiają sobie cały dom takimi rzeczami, ale warto wtedy stawiać na rzeczy, które faktycznie są ładne, które wam się nie znudzą za 5 lat i za 5
5 lat tak samo możecie to wyciągnąć i postawić, a nie takie czasami plastiki dziadostwa, które zaraz po świętach lądują w koszach. Także zachęcam Was do przemyślanych zakupów. Zerknijcie sobie, ja postaram się podlinkować te rzeczy, ale koniecznie zerknijcie sobie na ofertę Homely, no bo poszaleli w tym roku, naprawdę. I bardzo wielki plus dla mnie, ode mnie, dla nich, za to, że ktoś w końcu pomyślał i ułożył sklep kolorystycznie. Czyli jeżeli zależy Wam na świętach w pudrowym różu i w pastelikach, to jest osobne stanowisko dla niebieskich osób, jest osobne stanowisko niebieskie. Dla mnie był super cały dział ciemnej zieleni, więc nie musiałam zastanawiać się, wszystko było w jednym jakby miejscu. Czerwienie, złote, srebrne, wszystko jest ładnie posegregowane, także wielki plus, bo można zrobić te zakupy szybciej, jeżeli wiemy. Ja na przykład wiem, że niebieski tutaj nam nie będzie za bardzo pasować, więc nawet za bardzo tych granatowych aspektów nie przeglądałam. Nagrałam Wam, ale jakoś ja tam się wielce nad tym nie zastanawiałam. Dobra, kończę, bo tutaj już maleństwo skacze mi pod nogami. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Zachęcam do zostawienia kciuka w górę. No i dobra, na zakończenie zróbmy konkurs, co najbardziej Wy lubicie w dekoracjach świątecznych. Zasady jak zwykle na dole. Powodzenia!